Nowy domek został strasznie zmodyfikowany. Jest tutaj wiele sekretów. Jest tutaj wiele nowych sekretów. Sąsiad jest coraz bardzo inteligentny i wie, co robi. No i w końcu nie jest zbugowany. Zobaczcie te piękne animacje. Zobaczcie, jak sąsiad się pięknie rusza. Chyba tańczył z gwiazdami. Czy sąsiad pracuje w CIA? Czy sąsiad pracuje w FBI? Zobaczcie, jakie ma centrum dowodzenia światem w swoim ukrytym pokoju. Wydaje mi się, że się spóźniłem na imprezę urodzinową. Tylko do kogo należała ta impreza urodzinowa? Kto miał wtedy urodziny? Dlaczego tu jest tyle roślinności? Dlaczego tutaj rośnie tyle jabłek? Czy sąsiad ma swój ogród? Czy sąsiad nas potrafi teraz uwięzić i wypuścić kwas prosto na nasze nogi? Bo jak sami widzicie, jesteśmy uwięzieni i nie potrafimy teraz stąd wyjść. Wszystkie okna są zabarykadowane. Ja nie potrafię teraz stąd wyjść. Zapraszam was bardzo serdecznie do Hello Neighbor Beta 3. No siemanko, szanowanko, z tej strony Tommy and welcome back to Siema Sąsiad! Dokładnie, powracamy sobie dzisiaj do Siema Sąsiad. Czy poznajecie ten domek? Możecie poznawać, ale jest troszeczkę zmieniony, co? Otóż wczoraj wyszła beta 3. Livestreamowałem nawet tą betę 3. Ten, kto jeszcze nie wie, zapraszam tutaj właśnie, juniorski live. Ja tam na razie streamuję do około połowy września, ponieważ na tym mam bana i nie mogę tutaj live streamować. Muszę wam powiedzieć, że ta beta jest katastrofa, jest po prostu tak mega, że to jest maras, nie? Mi się tak spodobała. W ogóle jest tyle nowych zagadek, że to jest po prostu maras, nie? Dziękuję ci bardzo, Martina Przerwa, za ten cudowny komentarz. To mi junior fajny jest, a filmiki ma the best. Pisałem to jedną godzinę, czyli jedną sekundę. Pozdrawiam, dziękuję ci bardzo serdecznie i pozdrowienia lecą również dla pana Hubert Sandomierski. Dziękuję ci bardzo za tego fanarta. Ja teraz niedużo mówiąc, klikam new game i zobaczcie sobie tą nową kastenkę. Znaczy ona nie jest nowa, ona jest tak podobna, tylko jest tak troszeczkę z innych ujęć. I muszę wam coś jeszcze powiedzieć. 29 sierpień nie wychodzi Hello Neighbor. Hello Neighbor wychodzi 8 grudnia. Za chwileczkę wam powiem dlaczego. Skupmy się teraz na kastence, czy coś się tutaj zmieniło. Na razie nie, na razie się te drzwi tak jakby znowu zamykają. Jakaś podkowa tutaj zlatuje, ten się tutaj budzi. Na początku się też tak budziliśmy w becie 1? Było coś takiego i w becie 2? Bo wydaje mi się, że się chyba tak nie budziliśmy. List oczywiście sobie tutaj przyleci. Gram bez cheatów. Na razie nie ściągam żadnych cheatów, ponieważ tu jest bardzo dużo nowych rzeczy, o których musimy porozmawiać. Muszę wam pokazać i tak dalej i będziemy sobie ich szukali. Ja znowu jestem po nocce i znowu wyszedł nowy Hello Neighbor, więc ja znowu teraz po nocce nagrywam. Jest godzina 7:36, nie śpię od prawie 24 godzin, ale muszę dla was nagrać tego Hello Neighbor. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Mówiliście, że coś tutaj pod stolikiem jest, ale tutaj niczego pod stolikiem nie ma, tu jest tylko pillow, poduszka. Tutaj mamy nową, jakąś zgniecioną puszkę. Tu oczywiście musimy sobie list podnieść. I tak, dlaczego Hello Neighbor wychodzi 8 grudnia? Otóż Tiny Build powiedział, że oni chcą, żeby ta gra była dosyć porządna, a nie, że oni po prostu wypuszczą coś, co później się może nie przyjąć. Sami wiecie, i nawet się sami do tego przyznali, że beta 1, beta 2 jest po prostu katastrofą. Sami się do tego przyznali, możecie ich pobić, powiedzieć, że spoko, nie ma żadnego problemu i tak dalej, ale to po prostu jest niedorzeczne. O, widzicie tutaj ten obrazek? Tylko się chyba tutaj nie da ściągnąć. Ja zrzuciłem sobie tutaj ten zegarek, ale to by było tylko, to by było na tyle. I oni po prostu chcą stworzyć grę, która naprawdę będzie wspaniała. Ona jest dopiero ukończona w 40%, ale w becie 3 mamy już do czynienia z finałowym bossem, albo jednym z bossów. Mamy wszystkie te mini gry, które są, już normalnie działają, oraz ta sklepowa minigra, gdzie chodzimy po sklepie i zbieramy rzeczy. Później wam pokażę, o co chodzi. I jeżeli zdobędziemy te wszystkie 3 abilities, czyli te umiejętności, to wtedy możemy iść walczyć z bossem. Dobra, zobaczcie, jak tutaj wszystko się ładnie, pięknie porobiło, jakieś, widzicie, jakieś puszeczki i tak dalej, straty pierdate mamy w tej lodówce. Ogólnie tutaj się nic więcej nie zmieniło, tu jest jakieś radio, które już wcześniej też było o, i nawet działa, nie wiedziałem. Tutaj oczywiście mamy nasz kluczyk,
który musimy zabrać ze sobą, więc tutaj się niedużo zmieniło, ale ja jestem ciekawy naprawdę, czy coś się zmieni w końcowej wersji. Jestem naprawdę... Ja się cieszę w sumie. Wiecie, dlaczego też Tiny Build przesunął premierę? Bo mu powiedziałem, że mam bana do połowy września. I powiedział, no dobra, no to przesuwamy premierę. I dzięki Tiny Build, dzięki ci naprawdę bardzo serdecznie, że przesunąłeś tą premierę specjalnie dla mnie, nie? Dobra, tego się tutaj nie da odpalić. O, widzicie, zobaczcie, mamy takie nawet tosty, no tego wcześniej nie było, to musimy tutaj wszystko pooglądać, ponieważ, no naprawdę, tego wcześniej nie było, ja się zastanawiam, czy będziemy mogli sobie to zjeść. Tutaj widzicie, jak deska, nie, tego się nie da zjeść, nie da się tego zjeść, o, jak ładnie tutaj postawiliśmy. Dobra, bo tutaj się pomału robi mega super hiper turbo szum. Najlepsze jest to, że tutaj też mamy tą kasetę, która była dostępna w tym koszmarze, w tym takim klaustrofobicznym. I teraz powiedzcie mi, co tutaj jest napisane, bo ja wiem, że są osoby, które umieją tam gabaruski, albo nie wiem, jak to jest język dokładnie. Parko, bulcula, bul coś tam. Musicie mi to przetłumaczyć i dać znać w komentarzu. To wtedy... O, ciekawe, czy się da wsadzić tutaj teraz to do środka, nie? Nie, nie da się, nie da się, ale pewnie się będzie dało. Pewnie się będzie dało, skoro już coś takiego jest utworzone, dobra. Tutaj sobie możemy fajnie, pięknie to wyłączyć, okej, dobra. Ja sobie tutaj, już się tutaj teczka zbugowała, ale muszę wam powiedzieć, że ta beta nie jest aż tak zbugowana. No wiadomo, że tam jest zbugowana, ale... No wiecie jak, no nie aż tak super, hiper, turbo i tak dalej, nie? Także muszę wam powiedzieć, że odwalili kawał dobrej roboty, jeżeli... Kiedy wyszła beta 1? Kiedy wyszła beta 2? Dwa tygodnie temu? Beta 2 wyszła chyba 2 tygodnie temu, bo byłem w Chorwacji. To muszę wam powiedzieć, że to była po prostu katastrofa i oni w 2 tygodnie ogarnęli nową animację. Za chwileczkę wam pokażę, o co tutaj chodzi, ponieważ jak teraz się przeprowadzimy do nowego domku naszego, że tak powiem, to jest nowa też animacja sąsiada. On nie jest tak się kręci w kółko, tak jak to miało miejsce w becie 2, tylko naprawdę no zmieniło się. Za chwileczkę sobie tutaj zobaczycie. Tutaj sobie ładnie, pięknie jedziemy do naszego domku. To jeszcze jest domek z, no taki wiecie jak, to jest chyba z jakiegoś tam koszmaru, ja nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Ale fajne jest też to, że możemy w końcu otworzyć drzwi do naszego samochodu. Ten samochód, nie da się go jeszcze otworzyć. Nie da się tego samochodu jeszcze otworzyć, ale da się otworzyć... co się da otworzyć? Czekaj, co ja tutaj muszę zrobić teraz? Open the door. Aha, bo tutaj mam kluczyk. Nie ma trawy tutaj, także ja się śmiałem z tego, że w becie 1 i w becie 2 tutaj była trawka. I Tiny Build się nieźle upalił, tworząc tą betę, ale już trawki nie ma, także stwierdził, że chyba jest wszystko w porządku, nie? I ogólnie tak, możemy otworzyć samochody, możemy otworzyć drzwi z samochodu. Teraz jeszcze nie, ale później jak jesteśmy w tej innej, w tym innym świecie, to wtedy możemy sobie tutaj otworzyć drzwi i pewnie będziemy mogli jeździć albo coś takiego. Dobra, tutaj już nic nie ma, oczywiście musimy sobie tutaj ten nasz łom wziąć. Nie musimy się tak jakby tutaj wprowadzać, tylko po prostu otwieram sobie tutaj ten ten nasz haziel i wchodzimy, nie? Dobra. O, drzwi się niby otwarły, niby się zamknęły. No to są teraz takie minimalistyczne bugi, na które możemy no przymknąć leciutkie oko. Widzicie, nie musimy już tutaj wrzucać tych śmiesznych rzeczy, bo to było troszeczkę bez sensu. Także Tiny Build to, o przepraszam, Tiny Build to wyłączył, że nie musimy teraz tutaj rzeczy wrzucać. I teraz tak, piwnica się... No tutaj jest wszystko to, co było. Piwnica się tutaj ładnie, pięknie otwiera. Zaraz się zamknie. I budzimy się w naszym koszmarze. Albo raczej budzimy się teraz w prawdziwym świecie. Może to był jakiś, nie wiem, jakiś fajny sen albo coś takiego, nie? Dobra, budzimy się. Oczywiście mamy tutaj parę nowych rzeczy, o których będziemy sobie gadali w następnych odcinkach. I jeżeli Hello Neighbor wychodzi 8 grudnia, to możecie się spodziewać, albo być pewni. Widzicie tą animację teraz? Widzicie teraz tą animację, jak on teraz się fajnie zachowywał? Patrzcie teraz, nie? Jak sobie przysunie krzesło. To jest takie naprawdę super, hiper, turbo, minimum. Ale, no zobaczcie, jak to się wszystko tutaj zmieniło. To jest całkiem inna gra, no muszę wam powiedzieć. Muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę inna gra. Dobra, i możecie się spodziewać, że na pewno będzie 100 odcinków, albo nawet i więcej, z Hello Neighbor u mnie na kanale, co będzie świadczyło, że to jest ponad 10% kontentu na moim kanale. Dobra, nie musimy tutaj wchodzić teraz do szafy, nie musimy teraz... o się chyba teraz tam kąpię. Nie musimy tutaj tych drzwi otwierać się, chować do szafy. Taka scenka też zniknęła. Oczywiście tutaj dalej mamy sobie nasz fajną kartę zamrożoną. To sobie tutaj może załączymy.
Ja nie chcę grać troszeczkę po ciemku, żebyście wy aż tak ciemno nie mieli, ale myślę, że jest w porządku. I teraz tak, co się tu jeszcze zmieniło? Wydaje mi się, że tutaj te paliki się tutaj zmieniły, bo tych palików tutaj wcześniej nie było, które podpierają te tory. Coś jeszcze zmieniło? Zmieniła się winda, do której nie mamy już teraz dostępu z tej strony, ale z tej. No niby takie minimalistyczne, ale zawsze coś, jak wchodzimy tutaj do góry, to zobaczcie, że tutaj jest jakieś nowe pomieszczenie. Nowe pomieszczenie. Tutaj jeszcze nie patrzyłem, czy coś jest za tym płotkiem albo coś takiego, ale wydaje mi się, że nie. Co tu jeszcze zostało zmienione? Tutaj też jakieś słupki, słupki, nie słupki. Tutaj oczywiście jest woda, która, znaczy ruła, która się zwiększyła, chyba też tak mi się wydaje. I teraz tak. Zmieniło się też coś tutaj jeszcze takiego, to oczywiście jest jeszcze póki co otwarte, bo to pewnie będzie zamknięte tak jak jest to w Alfie 2, ale możemy sobie wejść tutaj i już jesteśmy tak jakby na balkonie. Ja nie wiem, dlaczego Tiny Build to zostawił otwarte, ale możliwe, że... No nie wiem, no może przeoczył, może nie, ale w każdym razie mamy coś takiego. Teraz możemy sobie otwierać drzwi z samochodów, co jest bardzo dziwne. Możemy sobie otworzyć jego bagażnik, możemy sobie... No nie da się tutaj wejść, ale wydaje mi się, że prędzej czy później będziemy się przemieszczali też samochodem i Tiny Build możliwe, albo raczej najprawdopodobniej bym chciał, żeby on stworzył... Widzicie tutaj? O, i te drzwi też możemy sobie tutaj otworzyć. Żeby on stworzył open world. On miał to stworzyć, on ma to zrobić. On mówił, że on to zrobi. Jeżeli to teraz przychodzi do 8 grudnia, to musi być coś na rzeczy, nie? Dobra, zobaczymy, czy się lornetka już poprawiła. Oczywiście, że się poprawiła, także lornetkę też już mamy poprawioną. Nie widzimy tutaj tego szpikulca, czy tam zwał jak zwał, i możemy sobie tutaj popatrzeć. Pokój deweloperski się zmienił. Tu mamy jakąś prądownicę, znowu agregat. I w ogóle tu jest też jakiś nowy budynek, widzicie? Ten niebiesko-fioletowy, czy ten tam burgund, czy jak to się tam nazywa. I teraz tak, tutaj widzę schody, zobaczcie, możemy sobie wejść tam do góry i tam też. I tam też, czyli będziemy mogli bez cheatów dostać się na wiatrak. I możliwe, że teraz będziemy musieli zamknąć, wyłączyć ten wiatrak gdzieś tam u góry. Dobra. A teraz zrobię tak, że ja sobie teraz tutaj wejdę i wam teraz pokażę coś tutaj. Tu jest nowy obraz, który świadczy o tym, że najprawdopodobniej to jest jakieś zdjęcie z dzieciństwa. I sami widzicie, że tu są te same tapety, ta sama podłoga, te same meble, które są dostępne u sąsiada. Więc musimy znaleźć ten pokój, który będzie świadczył o tym, że to naprawdę my jesteśmy jego dzieckiem. Albo to, no ja nie wiem, no nie wiem co o tym myśleć, no bo to jest naprawdę super, hiper, turbo, mega fajne, nie? Pojawiła nam się łazienka, ładna, piękna, tutaj jest wszystko złote i tak dalej. Da się spuścić tutaj? Nie, nie da się. Tutaj też jest jakaś szafeczka, ale tutaj na razie w tej szafeczce nic nie mamy. I muszę wam powiedzieć, że parasolki, temat parasolek jest taki, że fellow neighbor, sami wiecie, że parasolki to jest rzecz święta. Potrzebujemy tej parasolki, musimy ją mieć cały czas przy sobie, żeby sobie skakać ładnie, pięknie i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że tych parasolek jest teraz super, hiper, turbo mało i ja dopiero chyba po pół godziny znalazłem jakąś tam parasolkę. Dobra, ja sobie może teraz wezmę weźmy sobie dwa banany, bo ja spróbuję teraz tutaj otworzyć tą klatkę schodową, bo wydaje mi się, albo klatkę schodową, tą windę tutaj, bo wydaje mi się, że przez windę tutaj najlepiej się w sumie dostać. Pierwszy rzut. O, zbugowało się. No dobra, za drugim razem mi się udało, za pierwszym nie, gdzieś to tam poleciało, ale za drugim już mi się udało, dobra. Ja teraz się chcę zastanowić, gdzie jest sąsiad, bo muszę wam powiedzieć, że teraz sąsiad jest naprawdę inteligentny, on potrafi... O, zobaczcie, że już tutaj sobie zamontował jedną kamerę, nie? Wiecie co, ja ją zostawię załączoną, bo chcę wam coś za chwileczkę tutaj pokazać. Czekajcie, ja sobie tutaj coś wezmę ciekawego, może to i może tą lampkę, bo ta lampka mi będzie trochę potrzebna. Bo jest tutaj dosyć ciemnawo. I teraz tak, my sobie możemy tam wejść do góry, to wejdziemy sobie tam później. Bo teraz jest... O. Bo teraz jest pokój, który chcę wam pokazać. Który naprawdę jest dosyć ciekawy, nie? Ja jestem ciekawy, czy to w ogóle będzie działało, bo... Ja na livestreamie nie miałem kamer załączonych i ja nic nie widziałem. Ja wam za chwileczkę pokażę, co i jak, nie? Ja sobie oczywiście tutaj rzucę kwiatuszkiem w to śmieszne cosik, dobra? Tego nie musimy tutaj otwierać. Tu jest znowu złote jabłko. Ja nie wiem, czy tutaj przypadkiem coś pod obrazem nie będzie, bo Tiny Build znowu poukrywał tyle sekretów, że to jest maraz, nie? Wiadomo, że sąsiad na razie tutaj nie wejdzie. Najlepiej zamykać teraz drzwi za sobą, bo on jest skubany, muszę wam teraz powiedzieć, nie? On to jest po prostu skubaniec się zrobił taki.
Dobra, skaczymy. Dobra, uda mi się teraz tutaj przeskoczyć. Ciekawe, czy mi się uda to tutaj otworzyć. Nie. Coś tutaj się spierdzieliło. Coś tu się spierdzieliło, bo w becie... O. Ej. A nie, jestem już u góry, czy gdzie ja jestem? Nie, no to poleciało do góry. To poleciało do góry, ale mnie nie wybiło. Także mamy znowu kolejnego glitcha. Dobra, mamy kolejnego glitcha. Ale tu jest strasznie ciemno się zrobiło. Bardzo, bardzo ciemno, nie? I dobra, wchodzimy sobie teraz tutaj i zobaczcie, co tu jest grane w ogóle, nie? Zobaczcie, co tu jest grane, że tutaj mamy pokój zwierzeń. Tu jest jego obserwatorium. To już... O, tutaj coś jest jakiś... Nie, myślałem, że tu jest jakiś napis. Tu jest naprawdę jego obserwatorium. Możemy to sobie tutaj wziąć? Nie, nie możemy tego wziąć, ale możemy to wyłączyć. Ja to tutaj wyłączam, gdzieś tutaj chyba na konsolecie czy coś takiego. Nie, tu jest, dokładnie. Możemy to załączyć albo wyłączyć. I zobaczcie, mamy co prawda chyba jedną albo trzy kamery aktywowane, bo tutaj to teraz wszystko widzimy. On zamontował gdzieś tutaj kamerę i gdzieś tutaj przy wejściu, nie wiem, która ta kamera to jest właśnie od wejścia. Ale chyba ta, no nie wiem, nie jestem pewien. Ale muszę wam powiedzieć, że to naprawdę robi wrażenie, nie? Że sąsiad naprawdę ma coś do ukrycia, bo skoro on ma takie epicentrum tutaj, skoro on ma tutaj taki pokój zwierzeń, to coś musi być na rzeczy, nie? Tak wam powiem, nie? Dobra, ja się może teraz tutaj... Poczekajcie, coś tutaj? Coś tutaj się... Czy mi się wydaje, że dzień wstaje? Bo się jakoś tak jasno zrobiło. Nie, bo ta lampka powoduje, że jest tak ciemno. Ta lampka powoduje, że jest tak ciemno. Ja się zastanawiam, co jest grane. Czekajcie, bo przecież przed chwileczką tutaj było i... O, widzicie? I znowu się zrobiło jasno. Także coś tutaj też jest nie tak, nie? Dobra, tutaj możemy sobie też wejść do góry, ale musimy sobie teraz utworzyć tutaj taką piramidę z pudełek najlepiej. I teraz tak, tu jest... coś tam. Tutaj na bank pisze Happy Birthday. Wszystkiego najlepszego. I on tutaj zostawił ciasto. Ciasto. Miam, miam. Miam, miam. I tu jest jakiś prezent! Zobaczcie, co tu jest grane w ogóle. Tutaj chyba będzie trzeba coś przyczepić. Czekajcie, ja sobie wezmę może tą żarówkę i wstawimy ją może teraz tutaj. Da się ją tutaj wstawić? Nie, nie da się jej tutaj wstawić. Nie, nie da się, nie da się. Ale scena, muszę wam powiedzieć, że ta gra się zaczyna robić coraz to bardziej creepy, nie? I to jest, i to mi się naprawdę w tej grze podoba, bo z każdym update'em, oczywiście oprócz Alfy 1, Alfy 2, ta gra była daremna. O, mamy parasolkę, która też mi się super, hiper, turbo bardzo przyda. Nie chcę na razie w sumie tutaj... Chociaż jak sąsiad by chciał tutaj wejść, to i tak tutaj wejdzie. No my sobie tutaj na wszelki wypadek już otworzymy i żebyśmy mogli sobie szybciej się tutaj dostać, nie? Dobra, tutaj mamy pudełka. Tutaj mamy pudełeczka, to ja sobie może je tutaj pozbieram i się dostaniemy tutaj teraz na to kolejne piętro. O nie, muszę iść z tej strony, muszę iść z tej strony. Pudełko, okej. Okay. Pudełko, okej. Okay. Jak on się tam denerwuje w ogóle, nie? Tiny Bill, co ci siedzi w tej głupiej głowie, powiedz, o, pudełka jeszcze są zbagowane, nie? Tiny Bill, powiedz mi, co ci siedzi w tej głupiej głowie, nie? Ty jesteś po prostu katastrofa, nie? Ty jesteś po prostu gościu katastrofa. Uda mi się już tutaj wskoczyć? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze potrzebuję no z dwa, trzy, no weźmy trzy pudełka. Wszystkie, które tutaj są, możliwe, że one też są po to tutaj, żebyśmy sobie zbudowali taką piramidę. Zobaczcie, jak my coś mamy w ręce, to się tak jakby obraz ściemnia, no to mi się na przykład już nie podoba. Bo nie chcę, żeby tak gra była aż taka za ciemna. Ciu. Co on tam próbował wyważyć? Sąsiad, ty mnie tam nie denerwuj. Ty mnie tam... O-o. Ty mnie tam nie denerwuj. Trzy pudełka powinny wystarczyć. Zobaczmy. Czy on jest normalny? Czy on jest normalny? Dlaczego on chce tutaj sobie zniszczyć swój dom i się za wszelką cenę tutaj do mnie dostać? Ja wiem dlaczego, bo ja mam tutaj... zablokowaną tą furtkę tam, dlatego nie potrafię się tutaj dostać. Nie jest jeszcze aż na tyle inteligentny, żeby mógł się tutaj dostać w te moje położenie za pomocą windy albo coś takiego. No nie, nie udało mi się, muszę tutaj cztery pudełka ustawić. Naprawdę muszę tutaj cztery pudełka ustawić? No dobra, no niech będzie. I spróbujemy teraz tutaj wskoczyć. Okej, okej, udało się, let's go, udało się, let's go. O, tutaj mamy też zamknięte. I teraz, co się tutaj pozmieniało? Czy tutaj mamy coś ciekawego? Tu jest szafka. Tu jest kolejka. Tu jest kolejna szafa, do której się możemy schować. Także to już tutaj będzie miało sens dostać się do szafy, albo raczej schować się w szafie. Tutaj też, tu jest jeszcze zawalone. Także tutaj się nie musimy dostawać. Ale zobaczcie, że to nabrało tekstury, bo wcześniej tutaj tej tekstury też nie było. O, on gdzieś tu jest. On gdzieś tu jest. Mówię wam, że on jest teraz
psychicznym, bo ja byłem na czwartym piętrze na samej górze i on mnie drapnął, także masakra, muszę wam powiedzieć. Dobra, tu jest znowu super, hiper, turbo ciemno, ale ja sobie już tutaj tą kolej... Zobaczcie, że tutaj się bliżej pojawiła ta dziura. Dobra, kolejka została załączona. Nie idziemy sobie na razie tą kolejką, tylko ja będę sobie może tutaj biegał po tym... O, jeżeli jest teraz noc, to ja sobie otworzę ten pokój jak to się nazywało, z tymi ciekawostkami. Bo ja na livestreamie próbowałem tam wejść. O, zobaczcie, to jest to pomieszczenie, okej, dobra. Czyli one też się troszeczkę zmieniło. Ja się chciałem, wiecie, do którego pokoju dostać? Do tego tutaj właśnie, gdzie są te ciekawostki i te wszystkie inne straty pierdaty. Tylko gdzie on był? Bo teraz to się tutaj tak pozmieniało, że ja dokładnie nie wiem. O, tutaj też chyba tekstur nie było. Co to jest? Dlaczego tu są jabłka? Co to tutaj w ogóle ma znaczyć? Dlaczego tam jest... Dlaczego coś tutaj się stało nie tak? Ja tam muszę przeskoczyć, nie? Czym prędzej, nie? Tutaj się na razie nic nie zmieniło. Słyszę... Dalej słyszę ten... O, czekajcie, bo ja mogę chyba to sobie dźwignąć. Ten fotel. My spróbujemy sobie wskoczyć. Ja tutaj nic nie widzę, nie? To jest... Musi znowu popracować na... No nie... Musi znowu popracować... Nad ciemnością w tej grze, bo jest po prostu katastrofa, nie? Dobra. No, nie umiem tutaj wskoczyć, no... No muszę ci powiedzieć, panie krzesło, że... Chyba jesteś pijany znowu. Pan krzesło jest znowu pijany, nie? Także ja jestem ciekawy, jakie kingi teraz są. Czy też są pijane? Ale wydaje mi się, że tak. O, udało się normalnie postawić. Ja spróbuję teraz tutaj wskoczyć. No nie, i znowu nic nie widzę, widzicie? O, udało się. Co tutaj jest w tym pokoju? Co tu jest w tym pokoju, powiedz mi, przyjacielu? Przyjacielu, co tu jest w tym pokoju? O, tutaj możemy zejść na dół. Ale dlaczego mogę tutaj zejść na dół? I co mi tutaj w ogóle da? Tutaj chyba był ten pokój ze skryptem, prawda? O, tu coś jest. Tu jest jakaś mgła. Tu jest jakaś mgła, albo to jest woda. Możliwe, że to jest woda, jak spuścimy wodę, ale tą kratkę będę musiał jakoś wyważyć albo coś. No nie no, parasolką się tego nie da zrobić. Ale w każdym razie tu już jest jakieś pomieszczenie, które jest całkiem inne, jest całkiem nowe. Także widzicie, że Tiny Build się... To krzesło za chwilę tutaj zleci, nie? Bez kitu. Bez kitu, nie? O. No, nic się tutaj nie da na razie zrobić, ale dobrze wiedzieć, że jest takie pomieszczenie. Jakby co, to później powrócimy sobie do tego pomieszczenia, bo ja i tak teraz... O nie. O nie, ja teraz przecież stąd nie przeskoczę, chyba że wezmę krzesło z tej strony. Już chyba nawet zleciało, nie? Bo się tak jakby przestało bugować. Dawaj mi to krzesło. Dawaj mi to krzesło. Dawaj mi to krzesło. Jak ja teraz mam stąd wyjść? Nie, nie wierzę. Wcześniej się nie dało zbić tej szyby. Parasolka. Ty tam nie panikuj, nie? O, coś mi tutaj tak jakby wywaliło. Ja się chcę tam dostać za wszelką cenę, no. Albo ta żarówka tutaj coś odpierdziela. No nie da się teraz tutaj wziąć tego krzesła obsaranego. Ja teraz stąd nie wyskoczę. Jak mam teraz stąd wyjść? Ale bez sensu, jak ja będę musiał wszystko od nowa robić, to ja się zirytuję, nie? To ja się zdenerwuję mega, nie? Ale bez sensu, ale katastrofa, nie? Nie umiem stąd wyjść, nie umiem stąd wyjść! Nie umiem stąd wyjść, nie? Nie umiem stąd wyjść. Nie umiem, nie potrafię, będę musiał... Tutaj się znowu bugują. Będę musiał... No, nie da się. Po prostu się nie da. Także ja muszę chyba na nowo zrestartować grę. A wam, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. I czekajcie na więcej Hello Neighbor Beta 3. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę. Dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!